witam. Znajdujemy się na środkową Odrą. Będziemy dzisiaj próbować złowić jazia oraz klenia. Jakiś czas temu byłem nad wodą sprawdzić, co się dzieje nad rzeką i zauważyłem, że ryby zaczęły fajnie reagować na woblery. Dzisiaj będziemy łowić tylko na woblery Kenard. Mamy ze sobą spory wachlarz przynęt, kolorów, modeli. Zobaczymy, czy są to skuteczne woblery. W końcu zostało Kenard Hunter 4. Zobaczymy, jak się tutaj spisze na tym przelewie. Piękny odrzański przelew. No jest branie na tego woblera. Nie wiem, co to. Spięło się. Coś ładnego było. Albo ładny kleń, albo jakiś fajny boleń. Szkoda, że się ryba wypięła. Ale to nic, mówimy dalej. Cały sprawca zamieszania. Próbujemy dalej. O, koń, to patrz jaki ładny. Zobacz jaki ładny. No jak, no Odra to jest naprawdę godna ryba. Zobacz. Okoń, który myślał, że jest kleniem. Piękny okoń. Branie typowo kleniowe. No i miejsce też takie typowo kleniowe, że byłem wręcz przekonany, że to jest kleń. Ale już to pod koniec troszeczkę się zastanowiłem, bo szarpał głową, jak to okoń. Zobaczyć, jaki fajny okonek. Przymierzę go z ciekawości. 29 cm. No to już jest ładna ryba. No jak mówię, na drzański standard to raczej nie wygląda. To jest coś większego. O, piękne oko. Dobra, do wody, bo szkoda ryby. Płyń okonku, żyj okonku. Poszedł, pięknie poszedł. Będzie żył. No, ryba, ale wyciąga. Wiemy, co to jest. Branie było naprawdę potężne. I daleko, dosyć w przelewie. Tak z ciekawości woblera tam puściłem. Mam lekko ustawiony hamulec, ale trzeba pamiętać, że to jednak jest nonofil 008. Ryba cały czas ciągnie. No tutaj jeszcze jej nurt pomaga. Więc ona jest na razie na tej wygranej pozycji. Szarpie się cały czas. Ona się w ogóle nie daje podholować. Podejrzewam, że jakiś boleń. Wiesz, ryba może nie wiem, czy ona jest daleko, czy nie. Nieduży sumy. Trzeba złapać za linkę. Nie będzie innego wyjścia. Bo zaraz przetrzę tą tarką. No zobacz, jak łyknie, nie? Maluszek, ale dał wrażenie. No wrażenie dał, muszę przyznać. Zobacz, jak łyknął. Myślałem, że boleń, ale jednak niewielki sumek. Wow.
Tak, ja to. Niewielki zbój. Puszczamy rybę, bo dziękujemy za dążenia, ale rośnie sobie. I znowu hunter 4 cm od kanarta. Dobre woblery. Bardzo łowne. Taki oto motyw dzisiaj. Próbujemy łowić inne ryby. Zmieniamy łowisko, płyniemy troszeczkę bardziej w górę rzeki. Kolor. Założę teraz coś bardziej żelubiastego. Zobaczymy, może będzie skuteczniejszy. Trzeba kombinować. Oto są przynęty w różnych kolorach, wielkościach, gramaturach, żeby je zmieniać. Dostosowywać się do warunków na łowisku. Szukać ryb. Zmieniam tego huntera na jakiś inny model, głębiej schodzący. Szarka założę z innym sterem, głębiej schodzącego, super deep runner. Próbuję. Ja mam klenia chyba. Potężne uderzenie. Tak, fajny kleniu. Ale siedzi tak, zobacz, za skórkę tylko. Nie wiem, czy się uda wyciągnąć. Oj, ciężko może być. Szybko go podbiorę. O, jest, udało się. Kleń. Ty łowiłeś na huntera, który dosyć płytko schodzi. A ja sobie założyłem szarka z innym sterem, czyli takiego głęboko schodzącego, bo chciałem zobaczyć, czy te ryby troszeczkę dalej stoją w porównaniu do, znaczy dalej w przelewie po prostu. No i szark mi spenetrował głębszą partię wody i tam był taki oto kleniu. Fajny. Fajna ryba. Bardzo mocne uderzenie, aż hamulec zagrał. Zmierzę rybę na szybko. Coś koło 400 cm powinna mieć. Tak, 40 cm. Fajny, sportowy kleń. Na szarka, głęboko schodzącego. Wypuszczamy rybkę. Niech rośnie. Poszedł. Siedzą w tych kamieniach, wiesz? Bo ta główka cała zakamieniona. Właśnie wiem, a ja próbuję trochę tam dalej, w głąb rzeki i też tam czuję kamienie. Mały kleń pokusił się na wobka. Nieduży klenik. Każda ryba cieszy. Do wody. Zmieniłem woblera, bo zaczęło trochę wiać w twarz. I nie szło rzucać. Założyłem pila 3 cm, już tonącego. Lata niesamowicie. I siedzi ryba. Co to jest? Kleń, ale ładny kleń. Większy niż tamten na pewno. Wyciągnę go. Nie, podobny do tamtego. Silna ryba, strasznie. Uderzenie też kapitalne. O! Jest. Nie, jednak większy jest. Pil 3 cm
tonący, bardzo lotny. Te wobery mają małe kotwice, ale bardzo wytrzymałe i niesamowicie ostre. Zero problemów. Zaatakował małego woblera. Zaraz go przymierzymy, zobaczymy ile ma długości. No 45. Fajna ryba. Mocno uderzył. Dał emocje podczas holu. I o to przede wszystkim chodzi w wędkarstwie. Wypuszczam rybkę. Poszedł. Mamy ze sobą kilka modeli woblerów. Jednym z tych modeli jest to model Hunter firmy Canard. Woblery w kilku wariantach długości i ciężaru. 3 cm, 5 cm. Tutaj mam model 3 cm, tutaj model 5 cm. Oba z tych woblerów latają bardzo fajnie. Są to modele pływające, można je wypuścić z prądem. Mamy teraz na odrze niżówkę, dlatego korzystamy z takich woblerów, które nie chodzą dosyć głęboko, nie ryją w dno, tak wchodzą do pół metra wody. Ponieważ te przelewy są płytkie, zazwyczaj na tych przelewach płytkich spodziewamy się na tej niżówce ryb. Do głębszego penetrowania wody mam też inny wobler. Jest to wobler Shark, który ma troszeczkę inaczej jest zbudowany ster w porównaniu do Huntera. Pozwala on bardziej iść przy dnie i penetrować głębsze odcinki wody, szczególnie przy zewnętrznych zakrętach rzeki. Mamy różne wersje kolorystyczne tych woblerów, różne malowania. Na wieczną pogodę, gdy będziemy zmagać się z wiatrem, będziemy zakładać też jeszcze fajny woblerek, który nazywa się Pil. Jest bardzo fajny, dlatego że jest ciężki i daleko można nim rzucić. Spory arsenał, różne wielkości, różne modele. Na pewno będą to modele skuteczne przy połowie jazi i kleni. Podczas dzisiejszego łowienia ani razu nie zdarzyło się, żeby ryba wygięła którykolwiek z grotów w kotwicy. Świadczy właśnie to o ich jakości. To nie jest jakiś cieniutki drut, konkretny produkt, zastosowanie, podobnie kółka łącznikowe. Nic się nic nie zawiodło i to nic na to nie wskazuje, że mogłoby zawieść w przyszłości. Normalnie skubała ta ryba i nie wiedziałem, co to się dzieje. Czy to gdzieś coś płynęło, jakiś krzaczek, że go zahaczyłem. A to jednak jakaś tam rybka. Kleń. No, taki całkiem przyzwoity. Przenieśliśmy się na płucze główki. Myśleliśmy, że tutaj będzie bez rybie, ale jednak dzisiaj tutaj rybom lepiej siedzieć na płytkim. Jest ryba. Uf, ja uwielbiam te klenie. Po prostu je uwielbiam. Za wargę, tą twardą wargę. Dolną, nie w górną. Wyhaczamy przynętę. Trzeba to robić w miarę delikatnie, żeby nie uszkodzić ryby. Pamiętamy, że one wracają przecież do wody. Taki oto kleń. Ale fajny klenik. Piękny. Do wody. O! O, jest ryba. Siedzi duży kleń. Niewielki, ale jednak też jest. Spróbuję go nad wodą wyhaczyć, żeby od razu, żeby go w ręce nie brać. Tak usiadła, że jest. Chcecie zobaczyć, na co łowię? Proszę bardzo. To dzisiaj daje ryby. To jest model Pil. Nieduży 3 cm, ale bardzo lotny, fajnie leci. Drobniutko pracuje. No, klenią, jak widać, się podoba.
Znowu tylko delikatne wstyknięcie i zacinka. Mam złożonego Huntera, większą wersję. Troszeczkę agresywniej chodzi, ale jak widać, koniem to nie przeszkadza. Ryba gotowa chyba do wyjęcia. Tylna kotwica cała w pysku. Fragmentem przedniej siedzi. A jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Trzeba uważać na te kotwice, one są piekielnie ostre. Ryba może nie duża, ale branie było po prostu atomowe. Torpedę. To branie jak bolenia. Wróciłem tak pod sam, można powiedzieć, szczytgłówki. I to nie był pierwszy, to było kilkanaście rzutów. Wykonałem mniej więcej w to samo miejsce, jednak pewnie to nie jest zawsze ryba pierwszego rzutu. Jak pewnie doskonale wszyscy wiecie. Ryba odhaczona do wody. Na początku myślałem, że mi zszedł, ale on tak gwałtownie w moją stronę podpłynął. Teraz zobaczymy, co to jest. Tu już blisko. Kleń. Ten bokiem wcięty, nie wiem, czy nie zejdzie. Mam takim szoku jak na tym braniu. Najgorzej jest, jak jest ten wobler na wierzchu. Wtedy przy podbieraniu strach, żeby nie wjechał w rękę. No właśnie. Nie ma co ryzykować. Trzeba powoli rybę zmęczyć. Wyłożyć. I próbować. Bez skutku. O, właśnie. Udało się. Fajny kręg. Ponad 40 cm na pewno będzie miał. Pięty dwie kotwice i tył i przód. Oś główna, która go holowała, to była przednia. Bardzo mocne kotwice, bardzo mocne. Agresywne brania, nie są w stanie ich nawet wygiąć. Proszę bardzo, ryba wypięta. Ja nie wiem, czy on wcześniej nie był na kiju, bo... Zobacz, tą dziurkę tutaj widzisz? Emocje były, ryba do wody. Chce żyć, bardzo chce żyć i żyć będzie. Taki przeciwnik zasługuje na wolność. Boże, doskonale płynął. Zmieniłem przynętę na agresywniejszą. Pokażę wam. Zmieniłem też kolor. Wobbler Kennard Hunter. Większy model, niebieski. Poprzedni miałem inny kolor, ale mi szczupak obciął na przelewie. Tego przyzwyczaiłem się na niebieski. No i jak widać, też ryby łowi. Lotny. Fajnie się go posyła na zadowalające odległości. Jestem zadowolony z tej przynęty bardzo. To mały pil, a tu duży hunter. I dzisiaj ryby reagują i na to, i na to. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy łowimy na tego większego, czy na mniejszego. I mniejsze klenie, i te większe biją w oba te woblery. Oba są dzisiaj skuteczne. Przed chwilą łowiłem na mniejszą wersję pila, 3 cm, lotny, bo wiatr wieje, ale zmieniłem na huntera 5-centymetrowego. Daleko leci, jest troszeczkę większy. Jest jakaś niewielka ryba, nie wiem, czy to nawet nie wiem, jakiś boleń. Ale zobaczymy. Kręg. Wyskoczył z wody jak boleń. Piekielnie ostre te haki, piekielnie. Proszę bardzo, nie za duży. Sztuka to sztuka. Dobra. Lapię tylko. Pogoda dzisiaj zmienną jest. Raz się jakiś wiatr pojawia. Jakaś chmurka zasłoni słońce. I bez dwóch zdań ma to wpływ na brania ryb. Zmienia się wtedy rybą. Są momenty, że są aktywniejsze, a są chwile, że kompletnie nic nie żeruje. Jeżeli rzucacie wobler i czujecie, że on zjeżdża do dna i puka w kamienie i obawiacie się, że tam będą zaczepy, najlepiej wówczas przestać zwijać, jeżeli jest to wobler pływający. On sobie z zaczepów delikatnie wyjdzie i może go wtedy albo wyszarpać, albo szybciej poprowadzić bliżej powierzchni wody i sprawa załatwiona. Unikniecie w ten sposób zaczepu i ocalicie przynętę. Czym dzisiaj lepiej łowił, woblerem czy obratówką? Powiem ci, że to są całkowicie inne łowienie.
wober pełen dobrotówki. Całkowicie inaczej jest łódź brania. Czym mi się lepiej łowi? Ciężko określić. Akurat teraz, jak byłem na rybach przez kilka dni, to ryby się dały tylko na woblery. Dlatego zaraz łowimy tylko na woblery. I te przynęty są skuteczne w określonych warunkach. A to by na co się lepiej łowi? Łowienie generalnie jest podobne, aczkolwiek z pewnością zauważyłem to, że wobler wymaga większego skupienia, bo tam delikatne targnięcie może być już braniem. W obrotówkę ryby jednak pewnie biją i łatwiej rybę wtedy wciąć. Masz rację, ja też to zauważyłem. Tutaj jak ryba bije wobler, to jest takie delikatne przygięcie, puknięcie i trzeba wcinać koniecznie. A obrotówka to jest tylko zebranie siłowe. Jest jakby troszeczkę, obrotówką troszeczkę jakby jest łatwiej. Ale warto rotować przynętami. Warto zakładać raz obrotówkę, raz wobler, bo wtedy będzie wiadomo, w co ryba będzie lepiej biła. Każdy wędkarz, który jedzie na krajnej jazie, powinien mieć w swoim zestawie i obrotówki, i woblery. Zgadza się. Szczególnie warto korzystać z tych dwóch przynęt, gdy się jest we dwójkę na łódce na przykład. Jedna osoba łowi obrotówką, druga łowi woblerem. Wtedy można wyczuć, w co ryby bardziej biją danego dnia. My dzisiaj akurat łowimy we dwoje na wobler, dlatego że ryby od paru dni lepiej reagują na wobler niż na obrotówkę. No tak, dwóch łowimy na wobler, ale jeden łowi na taki wobler, drugi łowi na inny. To też jednak tutaj selekcja występuje. Odbieram rybę. Zobaczcie, jaka ryba. No. To już jest konkret. Delikatnie siedział, ale tutaj taka sztuka. Teraz sprawdzimy na miarę. 52 cm. 52. Zobaczcie. Proszę bardzo, rybka. Żeby jej długo nie męczyć do wody. Chwilę ryby oczywiście napełniamy. Pięknie poszedł. W doskonałej kondycji. Czas nad rzeką szybko zleciał. Niestety musimy kończyć. Przygoda udana. Przyjechaliśmy na klenie jazie. Klenie połowiliśmy. Z jaziem jest problem. Niemniej jednak jesteśmy bardzo zadowoleni. Przynęty, którymi dzisiaj łowiliśmy, woblery, okazały się bardzo łowne. Polecamy przynęty. Tymczasem kończymy. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, to jest dla nas bardzo ważne i cenne. Musimy mieć z Wami jakiś kontakt poprzez chociażby komentarze. Tymczasem żegnamy wszystkich bardzo serdecznie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.